Hola amigos, ja dzisiaj będę przyrządzała turrijas, czyli wielkanocny deserek Hiszpanów. Serdecznie zapraszam i widzimy się! Więc zacznijmy od składników. Bardzo potrzebny będzie pan de molde, czyli chlebek. Ja tutaj mam pokrojone kawałeczki. Najbardziej przydaje się chlebek pszenny, aczkolwiek ja użyłam żytniego, bo nie mam innego. I proszę bardzo, to są jajeczka. Trzeba je roztrzepać. Ja użyłam jednego, wydaje mi się, że będzie starczyło. Oczywiście mleczko, czyli leczo. I do polania później miodek. Ja używam miodku kasztanowego, ale każdy może używać takiego. Będziemy moczyć kromeczki. Najpierw kromeczki moczymy w mleczku. O tak, żeby nasiąkły. O, w taki sposób. Następnie trzeba zamoczyć je w jajeczku. Obtoczyć. A za chwilę pokażę, co dalej. Gotowe nasze turrijas. Powinniśmy rozgrzać olej na patelni. Kiedy możemy już wkładać nasze torrijas na patelnię i poczekamy, gdy nasze grzaneczki się zarumienią z obu stron. W ten sposób mamy pyszne torrijas domowe, gotowe. Możemy je polać mielem.